Cześć, witam was serdecznie, z tej strony Serwatek, witam was w kolejnym vlogu na kanale. Dzisiaj zajmiemy się podczepianiem ładowacza MX-a do Fenda 312 Vario. W ostatnim filmie był Ursus, tym razem będzie Fend. Pokrótce wam pokażemy, jak to wygląda, jakie to jest proste, bo w niektórych turach, nie wiem, polskiej produkcji, nie no, po prostu, no innych turach jest to trochę gorzej rozwiązane. Pokażę wam tutaj właśnie, jak to jest zrobione. Tur już swoje przeżył, nie no, trochę poładował, nie, prezesiku? No trochę porobił. Dobra. Zostawiam wam zdjęcie z tego. Z czego? Zostawiam zdjęcie ze stogu. Jak układał, czy co? No to pokażesz, że to nie jest możliwe, ale jednak można tak wysoko uładować. Dobra. Ogólnie jak podjedziemy, gdy wskoczy na zielone, właśnie tu już jest podczepiony, więc tak to wygląda. Są stópki, dobra. Pokażę wam jeszcze. No, jest podczepiany na, jak to się mówi, czekoladkę. Kilka jak gdyby tych węży i no szybko złączę właśnie na jedną czekoladkę, cyk pyk i po robocie. Czekoladkę, no na tabliczkę, no jakby, dobra. No tabliczkę. To jest tabliczka, jak gdyby, tak, no cicho, tak. No. Dobra, mniejsza z tym. Sięgnijmy sobie, o, jeszcze wam pokażemy. Propsuję. Robiona samoręcznie, bez pomocy innych ludzi. Więc chyba jakoś, dobrze jest. Już nie jest tak nisko jak w poprzednim vlogu. Dobra, sięgnijmy sobie. Dobra. Sprawdźmy, czy się uda za pierwszym razem, bo już dawno nie jeździłem tym. Zdziśmy sobie, bo to nie dzisiaj. Dobra. No podjeżdżam. W miarę równo, żeby było. W miarę. Raczej jest. Test. A, tabliczka. Podczepia to. Dzięki. Formacz, kurde. No i ciekawy. Jestem ciekawy. No, zaczynają się problemy. Tu weszło. No i tu pewnie będzie jak zwykle. O, weszło. Gitara. Odczepione. Dobra, jesteśmy po chwilowym cięciu. Mieliśmy małe problemy techniczne, a dokładnie telefon. Więc powracamy. Dobra, jak widzicie, z jednej i z drugiej strony załapało na zielone. Dobra. No ja żeby te stópki wziąć, nie? Z jednej strony i z drugiej załapało. Dokładnie, w prosty sposób. Tak. Już. Długo to zajmuje. Ogólnie to można włożyć w te klapki, ale po co? Po co zakładać, jak i tak to w tym samym miejscu się odczepia. Więc jest miejsce na to, ale nie ma co. Dobra, i tym sposobem tur jest założony. Odczepianie w odwrotny sposób, zakładamy stópki. Najpierw. Później podjeżdżamy. Robimy to, nie? Odjeżdżamy. To jeszcze trzeba pamiętać, żeby tabliczkę. No, ściągnąć, bo może skóra pociągnąć. Tak. Razem z czym? No i założone, no i tak to wygląda. Wiesz, jakiś nam bunt wyskakuje. Pewnie za dużo, jak to zwykle z fendami. Ser, kurde. No to taka prezentacja tura, no góra. Tylko jest zimny jeszcze, nie? Znaczy olej. Olej, no. Dobra, no to dobra, góra dół. No, boki, no to wiadomo, boki. No i zielonym klawiszem jakbyś, jak tak ten tu można też. Guziczkiem, nie klawiszem. Klawiszem, guziczkiem. Klawisz to masz, kurwa, w organach. Dobra. No to coś wam jeszcze pokażemy z tego. Nie będziemy robić sobie na 20 minut. Nic. Ha, przyczepa. Oj, córka, kurde. Ale już mu tak uciekła jakoś? A, weź i cygadaj na temat tej przyczepy i ojca. Ty, kto to tak perfekcyjnie wziął? To ja wiem, patrzcie, mindfuck. Znowu wziąłem balika. To jest coś, nie? A zaraz się ten? To. Gdzie on był? To się znalazł. O, panie, musisz całkiem góry wziąć. No, wszystkie trzy wezmę na raz. Wiążnika nie mam z tyłu, no ale to już mieć raz z tym. Powoli. Powiem wam, że przydałoby się teraz, tak jak jest w tych fendach nowych, ta panoramiczna szyba, nie? To tak, to nie wiem, czy będziecie coś widać. Coś będziecie widzieć. Dobra, ściśnijmy. Pięknie. Pyk, pyk, pyk. No i jedziemy.
nie obali się. Trzy baliki, o, jak nie, nie szarżujesz, to nie obalisz. Myszko trzymasz. To jeszcze jedną rzecz muszę zrobić. Napęd włączyć. Bo wiesz, jak jest, jednak nie ma napędu na ten tył, to wiesz. No i tak sobie trzy podobory rzucisz i... Tak, i masz spokój na parę dni. Nie, tak, tak to dwa się bierze, no ale nie, nie sięgnie trzech, nie? No tak trochę czuć, że go wierzga, nie? Głębać się, to się popalamy, nie wiadomo dlaczego. Były ładnie popalamy. Nie, zganiałem jakoś tak, bo no ale no, to ci się bierze teraz po kolei, to nie ma też co. Bo tutaj ładnie się stoją. Już nowe są, no. A tutaj się popalały. No ale cóż. Co ogólnie może jeszcze zrobimy ten... pokażę wam, co chcemy sprzedać, talerzówkę. No to jeszcze... To się... No i trzeba tylko te brony dołożyć, no, tak. Nie wiem, czy tam jest jakiś balik? Jest. To chuj, nie. No. Tego rzuć, tak? Wychyl się. Leć. Leć, a nie le... O. Dobra, poszedł. A te położymy. Dobra, leżeć. No i fajnie. Dobra, no i mamy na tydzień. Nie, no może nie na tydzień, ale tak na 5 dni. Sumę załatwioną do obory. Tak, kiszony. Nie, to już kiszony nie będę brał, pokażę wam tę talerzówkę. To czemu nie wozisz? Nie no, co ja będę wam to pokazywał? Kiszona, kiszona, już pokazywałem wam to kiedyś. O, patrzcie. No to, no to ty jedź, o. Jak widzicie, mamy zamiar sprzedać talerzówkę. Znaczy talerzówki. To się nie wlicza w cenę. Tam na live zakładaliśmy. Były trochę problemy, ale to związane z tym, że tu jednak trochę nigdzie nie dochodziło zbyt dobrze, nie było dopasowane. No i tak, one wchodziły pojedynczo, każda do 60. Do 260, od pojechał prez już, do 260, no ale razem też były właśnie używane, jest to ze Słupska, polskie talerzówki. Rama była właśnie dorabiana na dwie. Z tyłu jest jeszcze stelaż do bron. Trzeba będzie jeszcze wyprostować ten tylny, jak gdyby jakby do bron, to wiecie co, nie wiem jak to się fachowo dobrze nazywa. Co jest? Dobra. Ten stelaż do bron jeszcze trzeba będzie tu poprawić. No i założyć chyba cztery brony. Tak, cztery brony. No i nie, no trzeba będzie to sprzedać. Ogólnie talerzówki no trochę przerobiły u nas, wymagałyby lekkiego remontu. No ale mówię, nam się już to nie chce bawić, bo to nie jest nam potrzebne. Już mamy gruber, więc no tak to wygląda. Mówię, ktoś jeżeli był zainteresowany, czy coś w tym stylu, to nie wiem, zobaczymy jak cenowo, jak to wyjdzie. Jeżeli nie uda nam się sprzedać, o, burza. Jeżeli nam nie uda się sprzedać tych dwóch, to rozdzielimy je i sprzedamy pojedynczo. Rama się i tak przyda nam kiedyś. Więc no tak to wygląda, no może ta ramka jakby do tych bron też się przyda. Więc no zobaczymy, no jak coś będziemy sprzedawać pojedynczo. Zobaczymy, no jak, jeżeli ktoś był chętny, to serdecznie zapraszamy pisać w komentarzach. Podpowiadamy, może się jakoś zagramy, więc tak to wygląda. Dobra, no co, no widzimy się w kolejnym vlogu. Cześć.